Dzisiaj Altea 193BJB, ciąg dalszy. Wymiana rarządu. Mamy zdemontowane. Zdemontowana łapa górna, łapa boczna. Takie wszystkie jakieś spornienia z mocniki. Wzmocnienia, sporniki. Koło pasowe. Osłona cała, tu silnik jest zażygany jak tralala. Wszystko to żygało głównie. O, niech to zapiało coś. Z przewodu EGR to głównie żygało, a tu widać o zawiesinach. Wycieki z pompy wodnej, dlatego my tu się zabieramy za to. Tu widać o elegancko, jest o strzałeczka i kreska na ten, blokada pasuje. Więc trzeba to coś umyć, bo inaczej to będzie mi się tu właściciel skarży, że mu śmierdzi. Jeśli ma taki syf, to panie, musi to śmierdzieć. Diesel zawsze śmierdzi, panie. Trzeba zdjąć tu całe nadkole. O, nadkolec jest cały do zdjęcia. Żeby mieć dostęp do wału, to trzeba zdjąć nadkole. Trochę połamane, syfu jest. Małe utrudnienie, śruba zabezpieczająca. I tak, tu u góry wszystko jest ok. Czym to ustawić się nie łapie? O, wszystko u góry ok. Tu blokada weszła. Wszystkie mamy kółka popuszczone, oprócz napinacza. Napinacz niestety, widać, albo źle założony, albo źle napięty, albo taki zużyty pasek. O, tu mamy teraz. Tu mamy wskaźnik ten. To powinien być na środku tego wcięcia. A widać, jaka tu się jest odchyłka. To rarząd jest albo niedopięty, albo mocno już rozciągnięty. Tu jak patrzymy pod pompę. O, kurwa, pod pompę. Widać już, jakie są tam wycieki tego całego płynu. W sensie same osady. Później sprawdzimy, jak to tam pompa w jakim stanie jest. Teraz tak możemy sprawdzić, czy mam jakieś luzy. Luzów nie ma. No. Trzeba sprawdzić uszczelniacze. Mamy uszczelniacze też przy sobie. O, tu filtry paliwa trzeba zdjąć. Lekko przyciskamy takie zapięcie, go wyciągamy, odkładamy na bok. Tu na chwilę rozpięty był przelew od zbiornika, żeby go odstawić. Przykręcony tu na dwa wkręty. No, i to będzie działać dalej. Trzeba płyn spuścić. Zdjąć te wszystkie kółka, wszystko to wymyć i składać to z powrotem. No i taki by jest dzień pierwszy. Rozkładanie rozrządu. No, trzeba było zdjąć przewód turbo, który jest, tu jest koło. Koło pasowe, trzeba było ten przewód zdjąć. I to tu jest przewód, który idzie od stąd do interkulera. A tu trzeba było zdjąć, żeby odkręcić tą kurczę śrubkę. O, tam z tyłu śrubka. To jak jest przewód, to normalnie nie idzie dość i trzeba było to wyrzucić, żeby szło, żeby mieć dojście i mieć siłę odkręcić to. To normalnie było strasznie ciasno, jest problem z tą śrubą. Trzeba silnik na dół opuścić, wyciągnąć ten, przed chwilą co pokazywałem, przewód przewód turbo plastikowy, żeby ten, no, z tą śrubą jest elegancko, z tą jest najgorzej, a z tą też trochę trzeba ćwiczyć. Najpierw popuścić, a później nasadką, żeby wykręcić, bo tu trudno jest dojść. I tak to wygląda, cała ta altea, to takie ciasno jest, ale jedzie do przodu. Widać tu. No tu jeszcze należałoby wymienić termostan, bo tu to jakoś długo to auto się grzeje. A co ostatnio było, to ten cały przewód. Cały kruciec z tyłu to taki już zniszczony był, to nie wiadomo w jakim stanie jest cały
termostat. I tak to jest z tymi naprawdę. No oczywiście trzeba było napinać, ściągnąć. Gdzie to mam? Napinać, napinać, oj papa. Napinać. Tu trzeba jeszcze napinacz odkręcić. Zablokować go. Jak nie zablokujemy, to nie mam dość od tej śruby. A ta jest z góry. I ten napinacz też już taki trzeszczy. Nie wiem, co tu się dzieje. Trzeba go badać, czy jest do wymiany. To kółko trochę tak czuć, że łożysko chodzi, ale niby nie wyje. Niby nie czuć, no. Coś tu było jakby wymieniane. A tak jest niezbyt ciekawie jak to wygląda. Ach, to są śrubeńki, nie śrubeńki. Tu odłapy duże. Jutro będziemy działać dalej z tym cudem. Trzeba to mnie cały rozebrać, wyczyścić, wymyć, obejrzeć pod spodem, zdjąć to kółko. Jak tam uszczelniacz, na dole też popuszczony jest jak uszczelniacz, wymyć ten cały tu syf. A później to jeszcze się klient martwi z tym syfem. Myjemy to co trzeba, żeby było ok. No i to tyle na dzisiaj. Znaki się zgadzają, ale jak widać ten co napinasz to... To jest tragedia. Jak jest niedopięty. Jest jakiś niedopięty ten cały rozrząd. No to tak masakrycznie to wygląda. No i taki bajer. No, tu trzeba było odłączyć wtyczkę bajerowską. Tu wyjąć przewód też. Gumowy turbo, żeby tu było dojście. No i to tyle na temat wstępnego przeglądu, jak to tu wygląda, a jutro część dalsza.